Hej, z tej strony Tekilka, witam was wszystkich w kolejnej tier liście, mojej tier liście sezonu. Przed nami sezon jesień, gdzie mam już troszeczkę pozycji obejrzanych. Nie są to wszystkie pozycje, bo na przykład nie ma tutaj tarczownika, bo jeszcze go nie widziałam, ale mam w planach, tylko po prostu jestem wykończona po tym, jak beznadziejny był sezon drugi. I na razie nie mam ochoty go tykać. Także cóż, mam przed sobą chyba 20 pozycji. Jak je oceniam, to jest moje kryteria, jeżeli na przykład wasza seria, którą ja oceniłam na D, według was znam, to spoko, rozumiem, bo możecie się czymś świetnie bawić, a nie? I dajcie mi znać, co oczywiście u was jest w topce, co jeszcze powinnam obejrzeć z tego sezonu, czego może nie oglądam. A według was jest to seria godna polecenia. Także cóż, myślę, że bez zbędnego przedłużania będziemy zaczynać. I pierwsza pozycja na naszej liście jest to anime Watashi no Oshi wa Akuyaku Raijou. Jest to anime, którego ja nowelkę bardzo chciałam kupić po angielsku w ogóle i zastanawiałam się mocno nad tym, bo jest to o dziewczynie, która oczywiście przenosi się do gry, gdzie zamiast crashować do chłopców, to crashuje do głównej vilaneski, czyli tej teoretycznie złej postaci, która zawsze przeszkadzała naszej głównej protażce zażyć szczęścia, czyli się na nią znęcała psychicznie, fizycznie, dokuczała, sprawiała, żeby była jak najgorsza. I ta seria dla mnie jest na B, jest ona spoko, da się to oglądać, jest nawet przyjemna. Nie jest to jakiś top tier, ale naprawdę bardzo mi się przyjemnie to ogląda, także jeżeli lubicie takie girls love, powiedzmy, no bo proteżka jest dziewczyną, jest zakochana w innej dziewczynie, tak, da. Ale właśnie w świecie, gdzie jest magia, gdzie jest właśnie szkoła magii i gdzie jest to takie troszeczkę odwrócone, że właśnie przytaszka nie leci na głównych facetów, książąt, którzy są obiektami miłości w tej grze, tylko po prostu na tą złą dziewczynę, no to myślę, że jak najbardziej, zwłaszcza, że sama Claire Francis, czyli właśnie ta główna zła, nie jest w sumie taka zła, ona ma też swoje takie jasne momenty. Także jak najbardziej polecam, mi się super to podoba i mega mi się przyjemnie to ogląda. I to, jak jeszcze tam ci faceci próbują zarywać do naszej Rei Taylor, czyli właśnie głównej protaszki, ona ich zlewa na zasadzie sorki, ale nie macie podejścia, ja kocham panienkę Claire, więc wypad. Kolejna pozycja na mojej liście, ojojoj, jest to seria Keiken Zumi na Kimi Ito, Keiken Zero no na Orega, Otsuki, Suru, Hanashi, jakoś tak. Otsuki, jaj. Matko, 11 setu. Idzie to nominacja, naprawdę. Nie wiem, że niektórym może się to spodobać, ale no mnie troszkę irytuje ta seria. Jest to o chłopaku, oczywiście, panu luzerze, żadna laska nigdy mnie nie chce, w ogóle laska w gimnazjum mnie odrzuciła, więc o Boże, już nigdy nie znajdę miłości. I oczywiście przegrywa zakład, musi wyznać swoje uczucia do najpopularniejszej laski w klasie, która jest w ogóle taką galką, że ona zmienia chłopaków jak rękawiczki i wszystko, no i coś się dzieje, ona przyjmuje go do swojego serduszka, zostają parą i od razu po tym wyznaniu miłości zaprasza go do siebie, bo chce się z nim ruchać po prostu, bo każdy facet przecież chce się ruchać, więc ty też chcesz, prawda? I on mówi, że nie, nie, Boże, nie, a potem kurde, zmarnowałem swoją szansę. Ogólnie laska ma nie tak z banią, na zasadzie uważa, że nieważne jest to, co ona chce, tylko co chce jej chłopak. I dla mnie to jest takie niezrozumiałe, nielogiczne, nieludzkie wręcz. Masakra. Dla mnie to idzie na C. Nie jest jeszcze najgorsze. Nie jest najgorsze, będzie najgorsza seria według mnie tego sezonu. Ale no obejrzę, bo jest to chyba jedyna komedia romantyczna, taka szkolna z tego sezonu. Chyba, że coś przegapiłam, to dajcie znać. Może jest coś lepszego, jeżeli chodzi o komedie romantyczne, no zachwycona tą serią nie jestem, ale myślę, że obejrzę, bo facepalmy i zażenowanie, jakie ja czuję przy tej serii, to jest po prostu coś nieziemskiego. Następnie mamy Hypnosis Mike Division Rap Battle i jest to drugi sezon. Ja pierwszy sezon bardzo lubiłam, bardzo mi się podobało. Póki co dam go na B i dam go wyżej niż Villaneska X Proteżkę. Mamy tutaj panów, którzy właśnie rapują i jeżeli ktoś zastanawia się, jak brzmi Aizen, który rapuje, bo jest tutaj pan, który właśnie podkłada głos Aizenowi, chyba Jokurai się nazywa, ten koleś, no to jak najbardziej. Ja oczywiście Ramudę najbardziej lubię i Dopo,
jeżeli ktoś ogląda, to wie, o których panów mi chodzi. To są moje ulubione postacie właśnie z tego anime. I cóż, mamy tutaj taki motyw. Motyw, że pojawia się grupa ludzi, jakaś taka organizacja, która przy pomocy właśnie mikrofonów jakby hipnotyzuje delikatnie ludzi i zmusza ich, żeby oni rozpieprzali wszystko, żeby jakieś bezprawie było. Bo ogólnie ci, co nie oglądali pierwszego sezonu, jest to świat, gdzie nie ma broni. Jedyne potyczki, które są, to są przy pomocy takich mikrofonów, hypnosis mic, które sprawiają, że jakby pojawiają się za tobą takie standy. Jeżeli masz jakiś taki specjalny mikrofon, to masz takie standy, co? Bo są te walki właśnie rap battle. Ja to uwielbiam, tak mi się to super słucha i ogląda. Panowie są przepiękni, więc tutaj jest naszym oko zawiesić. No i pojawia się jeszcze kolejna grupa naszych panów, więc zobaczymy. Póki co jest Domina B, ja dobrze się bawię, dla mnie to jest super seria i zobaczymy. Następnie mamy Shy. Shy póki co idzie do mnie na C. No jest na pewno wyżej niż to. Trochę jest dla mnie zbyt nudne. Jest to o świecie, gdzie są super bohaterowie. No i tak jak w My Hero Academia ratują ludzi, tak? Coś nie wyjdzie, coś się tam stanie. I nagle ojej, bo ludzie nas nienawidzą, ludzie nas zjechali na Twitterze, przepraszam, X-ie teraz, czy gdziekolwiek i nasza proteżka ma taką super moc, że ona jest super nieśmiała tak bardzo, że o Jezus, mogłabym umrzeć. Ale jest jakimś cudem tą super bohaterką, no i ma jakąś super moc, też tak wysoko skacze, powiedzmy, że lata, chociaż to jest bardziej takie właśnie skakanie wysokie, utrzymywanie się przez chwilę w powietrzu, nieważne. No i właśnie podczas jednej z takich swojej misji udaje się wszystkich uratować z kolejki, oprócz jednej dziewczyny, która trafia do szpitala, no i ludzie po niej jeżdżą, ona ma przerwę miesięczną, bo nie może się z tego wygrzebać, no i pojawia się też w jej domu bohaterka Rosji, która uwielbia oczywiście alkohol, bo to takie typowe i chodzi nawalona 24/7 i zabierają do bazy tych superbohaterów, no i się okazuje, że Jezus musiał ocalić świat. Tak, tak to się prezentuje, tak wygląda na razie Shy. Nie jestem jakoś mega zachwycona, lubię superbohaterów, lubię motywy My Hero Academia i to jeszcze będzie taki jeden motyw w tym sezonie. Ale no, nie jestem zachwycona. Jest to seria okej, ale nic specjalnego. A myślałam, że będzie lepsza, bo słyszałam od zagranicznych youtuberów, którzy czytali mangę, że jest o Jezu, jakie to super, Boże, będzie ekstra, nie? No ale jednak okazało się, że nie do końca. Dalej mamy Migito Dali. Jest to seria, która idzie do mnie na S. Jezu, jak ja ją lubię. Jest to o dwóch braciach bliźniaków, którzy muszą udawać jedną osobę, dlatego że ich matka umarła. Powiedzmy, że umarła. Nie chcę zdradzać zbytnio szczegółów fabuły. I oni trafiają do sierocińca, no i tam pojawia się pewna rodzina, która chce zaadoptować, ale tylko jedno dziecko. No i oni stwierdzają, że kurczę, taka szansa może się już nie powtórzyć, więc okłamiemy, oszukamy tą rodzinę i będziemy udawać, że jesteśmy jedną osobą. No są bliźniakami, więc to jest troszkę prostsze. I to, co tam się dzieje, to, co kombinują, to jest masakra, to jest w ogóle od autorki Sakamoto, która niestety zmarła niedawno. Jest trochę creepy. Niektóre sceny są strasznie creepy, opening jest taki wchodzący na psychę i niektórzy wiem, że są zawiedzeni, bo myślę, że to jest horror. Ja spodziewałam się, że to będzie thriller, taki komediowy, takie przełamanie, biorąc pod uwagę Sakamoto. No i ja trafiłam. Trafiło to totalnie w moje gusta, tę serię wam mega polecam, tak jak oni kombinują, żeby udawać tutaj jakieś nieziemskie akrobacje, jeszcze żeby się dowiedzieć pewnych rzeczy, to muszą też przeszukiwać różne inne domy, udawać kogoś, kim nie są. No, dla mnie jest to seria naprawdę super, ja się świetnie bawię. Jak ktoś szuka takiego thrillera, ale jednak ze szczyptą humoru, to polecam. Dla mnie to jest mistrzostwo. Migito Dali jest super. Dalej mamy Sousou no Frieren. I dla mnie ta seria również idzie na S. Dlatego, że jest to przecudowna seria fantasy. Może się nie spodobać wszystkim, dlatego że ona nie jest taka napierdzielanka, walczymy z wszystkimi, chociaż jest tutaj dość dużo walk, ale jest to też na początku taka bardzo spokojna seria, trochę dla mnie dołująca, bo mówi bardzo dużo o przemijaniu, bo główna bohaterka Frieren, ona jest elfką, ona żyje tysiące lat i dla niej na przykład powiedzenie spotkajmy się tutaj za 50 lat to jest nic, bo dla niej to minie, o tak. A dla ludzi, no to 50 lat to jest więcej niż połowa życia, no to jest
absurdalne, a ona po prostu czasami tego nie czuje. Tak samo dla niej na przykład zostanie w jednym mieście na 2 lata, żeby na przykład znaleźć jakąś roślinę, której ona szuka, to jest takie, o, 5 minut dla niej, tak? A dla człowieka no 2 lata to już jest dużo. Kurczę. I mamy właśnie naszą Frieren, która ma swoją drużynę bohaterów i oni zaczynają właśnie swoją opowieść od końca, czyli pokonują właśnie króla demonów, wracają do miasta, są bohaterami, no i każdy idzie w swoją stronę i Frieren chce ich spotykać jakby po latach, no oczywiście niektórzy już nie żyją, przyjmuje uczennicę jednego właśnie ze swoich przyjaciół i tak właśnie obserwujemy jej poczynania, bo ona bardzo lubi zdobywać nowe zaklęcia, ona jest maniaczką zdobywania, to jest jej cel jakby życiowy. Nauczenie się jak najwięcej ilości zaklęć, żeby być najsilniejszym magiem. Chociaż te zaklęcia są na przykład śmieciowe, czyli obieranie jabłek, albo co tam jeszcze było z takich niepotrzebnych zaklęć, nie wiem, że gruszka zmienia smak na pomidor, whatever, teraz to wymyśliłam, ale wiecie, jakieś takie beznadziejne zaklęcia, ona wszystkie zbiera. Seria jest pięknie zrobiona, opening jest cudny, ending też jest przezajebisty. Także cóż, jeżeli ktoś szuka fantazy, ale takiego prawdziwego fantazy, nie isekaja, który jest slow, ale ma też swoje takie właśnie momenty, gdzie jest ta akcja, jest ta walka, no to Frieren naprawdę bardzo, bardzo, bardzo polecam. Dalej mamy drugi sezon Spy Family i ta seria idzie do mnie. Zastanawiam się, czy A, czy B. Damy ją na razie wysoko na B. Dlaczego? Dlatego, że te początkowe odcinki, które tutaj są, ja znam z mangi i one mi się nie podobały i ja się na nich wynudziłam. Zwłaszcza na tej historii z Damienem i jego przyjaciółmi, jak pojechali na ten właśnie, powiedzmy, kemping, na tą pomęską wyprawę. Potem będzie lepiej, bo potem będzie, zwłaszcza jedna scena, którą ja uwielbiam z mangi i tak się śmiałam czytając, na statku. Bo wyruszają w rejs statkiem, no i tam się dzieją różne rzeczy i to akurat bardzo lubię. Ale te pierwsze właśnie tam 3-4 odcinki, które były, no wynudziło mnie troszeczkę, bo nie były jakieś takie mega spektakularne i niebywałe dla mnie. Natomiast Spy Family to dalej jest bardzo fajna komedia, taka właśnie szpiegowska, kryminalistyczna, także jak ktoś lubił pierwszy sezon, to myślę, że drugi jak najbardziej też obejrzy. Dalej mamy Ragna Crimson. Ragna Crimson póki co idzie do mnie na B. Nie jest to jakieś mega super wybitne, natomiast ogląda się spoko. Mamy tutaj oczywiście naszego głównego bohatera Ragnę, który stracił rodziców i ogólnie ciąży na nim klątwa smoków, bo jest to świat, gdzie smoki to są największe zagrożenie dla ludzkości i istnieją tacy zabójcy smoków. I on właśnie jest takim jednym z topowych zabójców smoków, połącza swoje siły, czyli z Leoniką, jest to 12-letnia dziewczynka, która jest top OP, mega super silna i nikt jej nie może dorównać, jeżeli chodzi o zabijanie smoków. I on się po prostu boi, że ta jego jakby klątwa przejdzie również na nią, no i jakby ma wizję siebie z przyszłości, który mówi mu, co ma robić, że wydarzą się super creepy rzeczy i przelewa na niego swoją moc, dzięki czemu on staje się mega silny, a przedtem był takim, no takim przeciętniakiem i postanawia, że on wybije wszystkie smoki na świecie i w związku z tym musi połączyć siły z Crimson, stąd też nazwa tego anime Ragna Crimson, czyli takim smoczym magiem, który jest smokiem, ale też ich nienawidzi, też chce ich zatłuc. Więc jeżeli ktoś lubi właśnie taki typowo świat fantazy, gdzie są smoki, gdzie są zabójcy smoków i walka właśnie dobra ze złem, no to myślę, że się spodoba. Dla mnie jest to taki średniaczek shonenowy, obejrzysz, bo obejrzysz, nie jest niczym nadzwyczajnym, ale nie jest też czymś beznadziejnym. Dalej mamy Tiermun Teikoku Monogatari, czyli mamy jakby kolejna ala odrodzona. Znaczy jest to świat taki arystokratyczny, jest też tam też magia, tak typowo jakbym powiedziała, że na przykład odrodzona jako czarny charakter. Jednak tutaj nie mamy tego, że proteżka przenosi się do świata gry, świata książki, cokolwiek. Tylko tutaj mamy właśnie władczynię, która cofa się w czasie. I postanawia, że naprawi swoje życie. Jest to dla mnie seria taka bardziej... Jest to seria dla mnie taka bardziej mroczna, dlatego że faktycznie jest pokazane to, że ona ginie. A także jest pokazane to, jak ona jest traktowana przed tą egzekucją, czyli że właśnie na nią się trochę znęcają, głodzą ją wszystko.
Jest to taki bardzo mroczny klimat ogólnie tego świata do pewnego momentu, bo potem oczywiście przenosimy się do szkoły magii typowo. Ale tak, mamy swoją proteżkę, która nazywa się Mia Luna Tirmun. Jest ona właśnie królową, jak ją poznajemy, a wcześniej jak się po tej przemianie, wracaniu do przeszłości jest księżniczką królestwa Tirmun. No i właśnie ona za to, jak sprawowała beznadziejne rządy, że doprowadziła do zagłady swojego ludu, no to zostaje skazana na śmierć. Wcześniej trafia do więzienia, gdzie właśnie, jak mówiłam, była bardzo źle traktowana. I ona jakby nie rozumie za bardzo swojej winy w tym wszystkim, no ale kiedy dostaje drugą szansę, to ogarnia, że hej, byłam gówniarzem, który wszystkich terroryzował, uważam, że jestem najważniejsza i postanawia zmienić swoje życie. Mi się to naprawdę bardzo dobrze ogląda, ja lubię takie właśnie cofanie się do przeszłości, żeby naprawić swoje życie. Oczywiście oprócz tego, co jest teraz popularne i teraz chyba też jest sezon, Boże, nie przypomnę sobie nazwy, Tokyo Revengers właśnie, oprócz Tokyo Revengers, bo to mi nie podpasiło, ale ja bardzo lubię takie klimaty i to mi się super ogląda. Szkołę magii też lubię i też tutaj powstaje już taki romansik, co również mnie zaciekawiło. I jak pewnie wiecie, ja uwielbiam dworskie intrygi, o czym jeszcze wspomnę. Następnie mamy Seijo no Marioku wa Banno Desu, drugi sezon. Jest to seria, która na razie idzie do mnie. Znam się czy na C, czy na B. Damy ją na późne B. Pierwszy sezon mi się podobał, ale była tam jedna kwestia, której ja nienawidziłam, czyli to, że proteżka jest dorosła, jest kobietą chyba nad koło 30, a w momencie, kiedy facet chce jej wyznać miłość, ona, Jezus, ze czerwienia się ucieka, o la Boga. Mamy tutaj świętą, która zostaje przyzwana do świata magii, gdzie zajmuje się medycyną i ogólnie musi pokonywać taką mazmę, z której powstają potwory. I teraz mamy drugi sezon, gdzie ona już teoretycznie niby większość tej mazmy pokonała. No i na czym jest skupiony ten drugi sezon? Na niczym. Mamy tutaj szukanie ryżu, parzenie kawki, robienie podwionków, pójście na bal. Na razie są takie pierdolety i dlatego to idzie do mnie tylko na B i to na końcówkę. Nie się cieszę, że nie trafiło na C. Bo naprawdę spodziewałam się czegoś więcej. Więcej akcji, więcej fajnych rzeczy. Na razie mamy intrygi, powiedzmy, delikatnie pałacowe, ale tak na takim poziomie, że mnie to nie obchodzi. Mamy oczywiście facetów, którzy za nią lgną, chociaż ona jest jakby troszkę nijaka, ale ona oczywiście, Jezus, uciekam, czerwienie się, nie, on pewnie, on pewnie o mnie myśli jako koleżance, no bo jak to inaczej. Kobieta, masz prawie 30, ogarnij dupę. Dalej lecimy, mamy Shangi Love Frontier. Jest to seria, która idzie do mnie na A, na wysokie A. Jest to o kolesiu, który uwielbia, kocha śmieciowe gry. Im gorsza gra, im więcej ma bugów, tym dla niego jest jeszcze bardziej ciekawa i on musi koniecznie ją przejść. I on ogólnie wszędzie jest właśnie znany, w każdej grze, z tego, że używa tego samego niku, no i że on kocha takie śmieciowe gry. No ale ponieważ zaczynają mu się nudzić i stwierdza, że chce spróbować czegoś innego i jest też zachęcony przez panią sprzedawczynię w sklepie, to zaciąga się do świata Shangri-La Frontier, czyli właśnie takiej topowej gry, która ma tam chyba 30 milionów graczy cały czas. Oczywiście to jest to na VR-ze wszystko, powiedzmy sobie szczerze. No i on jest zachwycony, że wszystko to super wygląda, ale tworzy swoją postać jako takiego ala ptaka, przez co jest wiele takich niedopowiedzeń, no i tam zwiedza właśnie tą grę, oczywiście jest mega silny i wszystko. Spotyka potwory, których inni gracze nie spotykają, dostaje questy, którzy inni nie mają, bo jest taki wyjątkowy, no wiecie, wiadomo, jak to protak, on zawsze musi grać inaczej niż wszyscy. Dodatkowo jest taka dziewczynka, która się nim kocha i ona gra w każdą grę co on i też próbuje go znaleźć, próbuje mu pomóc. No taka mała stalkerka. Bardzo dobrze mi się to ogląda, bardzo dobrze wygląda to anime. Nie ma tutaj CGI, oprócz takich, wiecie, ludzi w tle, powiedzmy, że chodzą po mieście, ale potwory nie są CGI, co mi jak najbardziej się podoba. Opening jest chyba najlepszy opening z tego sezonu. No tak, mi się podoba, super jest. Jakieś takie fajne walnięcie w tym openingu. No i cóż, jeżeli lubicie, powiedzmy, isekai, świat gry, no to myślę, że jak najbardziej powinniście sięgnąć po ten tytuł, bo wygląda i brzmi i jest ogólnie super. Dalej mamy serię, która idzie do mnie totalnie, totalnie na S i to na szczyt. Mamy Zapiski Zielarki, czyli Kusuriya no Hitorigoto.
Mamy tutaj feudalną Japonię, gdzie oczywiście mamy cesarza, jego konkubiny, no i cały dwór cesarski, na którym oprócz oczywiście cesarza, jego żon i innych kobiet, służek, mamy też, jak oni się nazywali, eunuchów, czyli mężczyzn, którzy zostali pozbawieni swojej męskości, którzy mają po prostu bronić tych wszystkich kobiet, żeby nikt tam niepowołany nie dostał się do tego haremu cesarza. I mamy też dziewczynę Mao-Mao, która jest przybraną córką doktora. No i ona oczywiście pasjonuje się zielarstwem, uwielbia, kocha testować na sobie wszelkiego rodzaju trucizny. Jest już uodporniona na niektóre z nich i cały czas dąży do tego, żeby jeszcze więcej się dowiedzieć o tych truciznach. I ona zostaje porwana i sprzedana właśnie do pałacu, żeby być jako służka i w takich przypadkach jej porywacze dostają za nią kasę. Słuchajcie, jest to świat pałacowych intryg. Tutaj nie ma żadnej magii. Tu umówmy się. Tutaj są pałacowe intrygi, feudalne Chiny, właśnie to, że ktoś tam próbuje otruć którąś z konkubin, nie wiem jak to powiedzieć, z faworyt, o może tak z faworyt cesarza, że tam jest taka, dzieci nagle giną, umierają i wszyscy myślą, że to jest klątwa, mama mówi nie, tutaj jest winą to i to, musicie zmienić to i to, bo to truje, coś takiego. Jezu, jak ja kocham tą serię, jak ona pięknie wygląda. Ja ogólnie w zapiskach zielarki zakochałam się już przy mandze. Jest to jedna z moich ulubionych mang. I to, że ona dostała anime, już to wygląda tak świetnie. No po prostu jestem zachwycona i wiele osób nawet, które jakoś niekoniecznie oglądają anime, to uwielbiają tą serię. Także ja wam jak najbardziej polecam. Nawet jeżeli nie lubicie, nie kochacie tak jak ja pałacowych intryg, no to myślę, że możecie spróbować też pierwszy, drugi odcinek i zobaczyć, czy wam to podpadnie, bo tutaj są też takie akcje kryminalne właśnie, że nagle ktoś zginął i kto jest sprawcą. I tutaj właśnie wychodzi na to, że jednak mało ma dobre oko i jej znajomość tego, jak działają niektóre zioła, jak trucizny, właśnie jak działa medycyna i różne takie sztuczki pomagają w rozwiązywaniu tych spraw. To jest coś przecudownego i ja naprawdę polecam. Dla mnie to jest top tego sezonu. Dalej mamy Kibo no Chikara, czyli oto ma Precure 23, czyli kolejne Precure'ki. I tutaj są Precure'ki z Pretty Cure Go 5. Tak, wysłowiłam się w końcu, czyli w mojej ulubionej serii, bo Pretty Cure 5 to jest moja ulubiona seria Precure'ek. I mamy je tutaj jako osoby dorosłe. Dla mnie ta seria idzie gdzieś tak na B, bo nie jest jakaś super wybitna, spodziewam się troszkę innych plotów. Natomiast mamy tutaj świat, gdzie właśnie nasze dziewczyny jako nastolatki były tymi prekiurkami, uratowały świat, uratowały ludzkość. Natomiast tutaj już mamy je jako dorosłe, zostały im odebrane moce. No i jest właśnie ten taki dysonans poznawczy, w sensie nie wszystkie nasze plany, które mieliśmy jako dzieci, nie wszystkie nasze marzenia, nie wszystkie nasze ambicje działają w świecie dorosłych. I to, że my sobie założymy, że na przykład zostaniemy kimś tam, jak dorośniemy, no nijak ma się z rzeczywistością i czasami dostajemy po dupie. I to jest tutaj bardzo fajnie pokazane, że świat dorosłych to nie jest coś cudownego, a wręcz przeciwnie, że musisz zapiąć pas, iść do roboty, harować nadgodziny, tutaj ci się coś nie uda, tutaj nagle szef na ciebie naskoczy. No, jest ten taki świat nieidealny, co jednak było pokazane jakby w prekiurkach zawsze, że to jest takie wszystko świetne, kolorowe, motylki latają, metamorfoza, przemieniam się i walczę ze złym, ha, jestem super. No to tak nie do końca jest. I tutaj jest taki mój mały zgrzyt, bo mianowicie oczywiście wiemy o tym, że one jakoś muszą się zmieniać, te precure. Natomiast nie pasuje mi to, że to jakby działa na tym, że one cofają się w czasie i one stają się znowu tymi nastolatkami, ale tylko na formę przemiany. Ja myślałam, że one się będą przemieniać właśnie jako dorosłe osoby, a nie, że będzie to cofanie czasu i ten sam model postaci i wszystko. No zobaczymy, jak będzie dalej. Póki co ogląda mi się to dobrze, ale no mam taki mały zgrzyt wewnętrzny z tą serią. Dalej mamy Hametsu no Okoku. Jest to seria, która była strasznie hypowana, z tego co kojarzę. Do mnie idzie na tutaj na B. Była strasznie hypowana. Mamy świat, gdzie ludzie koegzystencjują z wiedźmami, wiedźmy mają moce, one oczywiście bronią ludzi, pomagają im się rozwijać i wszystko, a kiedy ludzie już dochodzą do takiego rozwoju technologicznego, że stwierdzają, że hej,
Wiedźmy w sumie mogą nam zaszkodzić, bo teraz nam pomagają, ale co jeżeli się od nas odwrócą, więc co mogą zrobić ludzie w takiej sytuacji? No nie wiem, na przykład zabić wszystkie wiedźmy? Brutalnie? Zrobić ich eksterminację? Czego właśnie dokonuje obecny władca? No, mistrz. Mistrz po prostu myślenia, zarządzania wszystkim. No i ludzie co? Mając takiego charyzmatycznego przywódcy, no to idą za nim. I dochodzi do masowego mordu właśnie wszystkich wiedźm. I mamy naszego chłopaka, małego Adonisa, który jest znaleziony przez wiedźmę Chloe, która ma moc lodu i ona się nim opiekuje, pomaga mu jakby pozyskać magię, dlatego że ludzie nie potrafią czarować, ale Chloe jest bardzo wyjątkową czarownicą, wiedźmą, bo w tym świecie są wiedźmy, i stwarza dla niego takie pióro, dzięki któremu co napisze staje się prawdą. I dzięki temu Adonis może posługiwać się swoją własną magią. Jak pewnie się domyślacie, Chloe kończy w ten sam sposób co inne wiedźmy, czyli zostaje na niej wykonana bardzo brutalna i publiczna egzekucja, czemu niestety przygląda się nasz biedny wtedy młody Adonis. I on również zostaje pochwycony i wtrącony do więzienia na 10 lat. No i oczywiście planuje zemstę na ludzkości za to, co zrobili jego ukochanej Chloe. I mamy też dziewczynę pewną, która nazywa się Doroka, która zostaje więźniem, to właśnie 10 lat później, razem z inną dziewczyną, Anną. I jak się okazuje, Doroka przez przypadek w ogóle wypuszcza Adonisa z tego więzienia, w którym ona również przebywała. No i rozpoczyna się zemsta chłopaka. Seria jest no, dosyć brutalna, natomiast spodziewam się, że będzie bardziej. Bardzo ta seria była hype'owana, więc spodziewałam się nie wiadomo czego. Troszeczkę spodziewałam się więcej przez ten hype, dostałam troszkę mniej. Ale są tutaj pewne ploty akcji, które mi odpowiadają. Nie jest ta seria idealna, ale mega wciąga. Ja od razu obejrzałam wszystkie dostępne odcinki, które były. Także jeżeli ktoś lubi anime, w których jest motyw zemsty, no to myślę, że tutaj jak najbardziej będzie bawił się przednio, bo Adonis nie przebiera w środkach. No i mamy Goblin Slayer 2. Póki co idzie ta seria do mnie na C. Jak ja się wynudziłam na tych pierwszych odcinkach, bo okej, seria wygląda przepięknie, seria wygląda super naprawdę, ale no jeżeli już chodzi o fabułę, to nie jest jakoś super. Mamy na przykład, rozwaliła mnie akcja, w której oni mówią, dobra, idziemy teraz zabijać gobliny, bierzemy te zamówienia, wychodząc z karczmy. I mamy na samą klatkę, jak oni już wracają tej karczmy. I o Jezu, jakie to było ciężkie, oho, ho, ho. I ja mam takie, dlaczego wy nam nie pokazaliście tej akcji? Dlaczego te odcinki są takie przegadane? Mamy na przykład odcinek, gdzie są nowi jakby szkoleni wojownicy do walki właśnie z potworami i bleble. No i jest właśnie bleble przez cały odcinek, czyli jest przegadana o tym, dlaczego ty chcesz zostać tym poszukiwaczem przygód, jakie są twoje marzenia, jakie masz tego. Jeszcze pojawia się koleś, który tak mnie denerwuje, ten taki w czerwonych włosach. Nie pamiętam, jak się nazywa, ale ten taki w czerwonych włosach czarodziej, który twierdzi, że o Boże, ja rozpierdolę wszystkie gobliny, będę taki super ekstra. I oni się go pytają, jakie ty czary potrafisz używać? No, kulę ognia raz na dzień. Ja sobie myślę, no chłopie, na serio? Naprawdę? Okej, okay, potem się okazuje, że nie tylko kule ognia, ale no wiecie, o co mi chodzi. I ja mi się jeszcze i szczepię, że wy jesteście beznadziejny, ja to będę super koksem, rozwalę wszystkie gobliny. I oni mówią mu, tak, tak, koleś, gadaj dalej. Jestem na 5. odcinku. Coś, co mi jeszcze przeszkadza, to opening. Że opening jest taki na. I w pewnym momencie jest refren. I ty masz nadzieję taką, o Jezu, ale to będzie takie dupnięcie, takie pierdzielnięcie w tym refrenie. Ona dalej na. I jest refren i ona... Na. Co myślisz, Jezus Maryja, to jest seria o zabijaniu goblinów, czy o tym, że idziemy do kościołka się pomodlić? Brakuje mi czegoś takiego, ale seria wygląda pięknie. Nie wiem, czy inne studio nie zwróciło uwagi, ale seria naprawdę wygląda dobrze. Bardzo, bardzo ładnie. Dobra, lecimy dalej. Dalej mamy serię, która jest kwintesencją tego, że można być beznadziejną serią sezonu. Idzie ode mnie od razu na D. Ja się zastanawiam, czy nie dropnąć, bo jestem po trzecim odcinku i już mam załamanie nerwowe. Mianowicie mamy Butan Oliver wa Kanetsu Shiro. Jest to o chłopaku, który zostaje reinkarnowany do innego świata jako świnia. Tak, jako świnia. I ma on głos Kirito. I ogólnie to jest powód, dla którego ja chciałam obejrzeć tą serię, bo po pierwsze lubię isekaje, a po drugie Matsuokę uwielbiam.
jako aktora głosowego. Jednak niestety, ta seria jest tak kiepska, że to jest masakra. Mamy naszą świnkę, mamy dziewczynkę, która opiekuje się innymi świnkami. Okazuje się, że ona jest jakąś tam ala niewolnicą. Ma taką obrożę na tym i każdy tekst praktycznie, który wypada z ust pana świnki, jest podtekstem erotycznym na zasadzie: jakbym się tak podejrzał pod tą sukienkę, ale świnie potrafią patrzeć do góry, więc jakbyś mogła rozłożyć nóżki. Na takiej zasadzie to jest. I tak 24/7. I jeszcze te sceny powtarzalne, jak ta świnia tańczy Jazz Dance'a, to jest po prostu, no nie mogę. Nikt mi nie powie, że to nie jest ta scena, jak ona tańczy, nie jest kopiówka, to jest po prostu to samo. Ciężko mi się to ogląda, nie wiem, czy nie dropnę, naprawdę. Spodziewałam się fajne komedie, a to jest taka komedia na zasadzie wszędzie podteksty erotyczne i wklejone te same sceny. Także nie polecam, jeżeli ktoś chciał to zacząć oglądać, to lepiej tego nie ogląda, bo naprawdę porażka tego sezonu. Ja wiem, że nie powinnam się dużo spodziewać od anime, gdzie facet reinkarnuje się jako świnia, ale jednak miałam troszeczkę większe nadzieje. Następnie mamy Odziu, to Banken-kun i ta seria też idzie do mnie. Tutaj, bo to nie jest gorsze od tego, ale też idzie do mnie na D. Mamy tutaj historię o biednej dziewczynce, która jako dziecko trafia do swojego dziadka, który jest oczywiście z Jakuzy i wtedy się nią opiekuje jej 16-letni ochroniarz, który w ogóle jak miał 16 i 26 lat, to wygląda tak samo identycznie, ale mniejsza o to. No i ona właśnie po tych 10 latach, jak ona ma 16 lat, a on ma 26, to oni się kochają nawzajem i jest takie och, och, ale żadny nie powie tego drugiej osobie. Więc oni się tak skrycie kochają, tak o siebie dbają, są o siebie zazdrośni. On w ogóle jeszcze idzie za nią do szkoły i on udaje 16-latka jako 26-latek. Jak ktoś mu mówi, że on wygląda nie na 16, a na 26, to on mówi: ach, jestem po prostu taki dojrzały. I zarywa do nauczycielek na zasadzie: chodź tu, baby. A ona jest wtedy zazdrosna i on nie wie, że o co jej chodzi, a potem ją napadają, on ją ratuje i jest taki: o Boże, co chcesz, nagrodę, on żebyś mnie pocałowała, ona naprawdę, on nie żartowałem, ona: o Jezus, czemu on tak powiedział, ja bym go naprawdę pocałowała, o Jezus, jakie to jest romantyczne. Nie, to jest tak wysadzina seria, jeszcze kurde, jak oni zrobili oczy. Oczy postaci w tej serii są tak brzydkie, jak patrzą z przodu, to mają zeza. Jak patrzą z boku, to są jakieś takie powyginane, zakrzywione. Nie mogę, ta seria jest nie dość, że głupia i beznadziejna, to jeszcze brzydka. Chciałam zobaczyć, jak to wyjdzie, ale póki co to jest tragedia. Nie dziwię się, że to ma ocenę 5 coś. Masakra. Na sumie mamy serię, która według mnie jest bardzo skrzywdzona, jeżeli chodzi pod względem wyglądu plakatu i nawet trailerów. Mianowicie mamy Toaru Osan no VR MMO Kotsudoki. I ta seria idzie do mnie na AB. Powiem wam tak, jak zobaczyłam ten plakat promujący, to ja stwierdziłam: Boże, ta seria wygląda jak gówno, na pewno będzie beznadziejna, jakieś byle jakie wprowadzenie, że koleś się przenosi do świata gry, coś tam. Nie, to nie jest tak. Koleś się przenosi, powiedzmy, do świata gry, w sensie normalnie gra, potem budzi się, idzie do pracy, whatever. Mamy sobie grę, która nazywa się One More Free Life Online. I koleś postanawia w niej grać jako taki osobny gracz. Bierze w ogóle klasę łucznika i do tego dobiera sobie magię wiatru i wszyscy się z niego śmieją i na zasadzie: Boże, wiesz, że łucznicy są najgorsi i najsłabsi i wszystko. Jeszcze wziąłeś magię wiatru, która jest do dupy. Co ty w ogóle sobą reprezentujesz, koleś? Czemu nie wziąłeś sobie miecza, czy zostałeś magiem? Okej, wszyscy go disują, on ma to gdzieś. Seria naprawdę wygląda ładnie. Nie wiem, czemu oni wybrali taki brzydki plakat. Potwory absolutnie nie są w CGI, czego można było się spodziewać po takim plakacie. Jest to fajnie zaanimowane, skille są bardzo fajnie pokazane, historia jest ściągająca, ten koleś nie jest wcale taki głupi, jak myślałam na początku. Także nie wiem, czemu ludzie się tak tego czepiali na początku i dlaczego zostało to tak skrzywdzone przez ten plakat. Bo ja naprawdę, odpalając tą serię, widząc ten plakat, miałam w głowie, że to będzie najgorsza seria tego sezonu. Okazało się, że jest naprawdę fajna i przyjemnie mi się to ogląda. I od razu tak obejrzałam sobie 5 odcinków i czekam na kolejne. Także jeżeli ktoś właśnie lubi taki świat gier, gdzie właśnie koleś zdobywa levely, odblokowuje skille, jest jakiś fajny event z chowańcami, który faktycznie jest fajny, no to jak najbardziej zachęcam, bo dla mnie to jest super seria z tego sezonu i mi się bardzo przyjemnie to ogląda. Więc niech czasami was plakaty nie zwiodą.
Dalej mamy Dr. Stone'a, New World Part 2. I dla mnie to idzie seria na A, bo ja bardzo lubię Doktora Stone'a, mi się super ogląda tą serię. I są tutaj już odcinki, gdzie ja nie doczytałam mangi, bo ja skończyłam właśnie czytać mangę, jak oni już byli w tej wiosce. Natomiast to, co się dalej wydarzy, to jest dla mnie mega zagadką. I ja tą serię bardzo lubię, chociaż już przestałam patrzeć na to logicznie, bo dla mnie to nie jest logiczne, że oni tworzą drony, jakieś skafandry podmorskie, coś tam, ale bardzo dobrze się to ogląda, uwielbiam postacie, uwielbiam humor tej serii. Nie patrzę już na to właśnie, tak jak mówiłam na początku, w sposób taki logiczny, że to ma sens, że tutaj nagle zboże coś tamtego, tylko to już są takie rzeczy, które mój rozum nie ogarnia i to, że oni to robią, dobra, oni sobie robią. O, bo zrobiliście jakiś czołg, okej, dobra, już nawet nie będę tego kwestionować, po prostu oglądam to, dobrze się bawię. I jak ktoś lubił Doktora Stone'a, to myślę, że oczywiście będzie oglądał dalej, bo robi się naprawdę mega ciekawie i jesteśmy już blisko rozwiązania tej tajemnicy, jak to się stało, że ludzie zostali spetryfikowani, więc zobaczymy. I ostatnia seria na mojej liście jest to Undead Unluck. Jest to również seria, która idzie do mnie na A. Bardzo lubię tą serię, strasznie mi się spodobała. Dla mnie ma również vibe Boku no Hero Academia, ale ja już chyba na każdą serię, gdzie są tacy, powiedzmy, superbohaterowie, będę patrzyła jak na Boku no Hero Academia. To się po prostu dzieje. Mamy naszą główną dziewczynkę, proteżkę, która nazywa się Fuko Izumo. W ogóle Izumo i podobno, dlatego mi się kojarzy. Fuko ma strasznego pecha. Jeżeli kogoś dotknie, ta osoba dostaje pecha, nagle coś jej się dzieje, coś jej się łamie tego i ona po prostu nie chce przebywać wśród ludzi, bo dla niej jest to traumatyczne, że ludzie przez nią dostają obrażenia. Okej, za dużo gram. Zostają po prostu skrzywdzeni, czy nawet giną. I mamy gościa Andiego, który ma też supermoce, mianowicie taką ma supermoc, że on nie może umrzeć. Że nieważne co mu zrobisz, on się odradza, jego kończyny odrastają, wszystko. I jego marzeniem jest to, żeby umrzeć. I kiedy spotyka dziewczynę, która faktycznie ma moc, która teoretycznie może go zabić, to on stwierdza, hej, masz mi pomóc umrzeć. No i Fuko oczywiście nie chce, bo nie chce nikogo skrzywdzić, blablabla. I jeszcze mamy taką organizację, która właśnie poluje na ludzi, którzy posiadają moce, a nie są jakby zarejestrowani, czy są niebezpieczni według nich. No i ścigają Andiego i przez to, że Andy był z naszą biedną Fuko, no to jej też się obrywają, ona też jest tą poszukiwaną. Seria jest mega wypełniona akcją, zwrotami powiedzmy akcji, tym kombinowaniem, jak jej pech przeniesie się na kogoś innego, co się wydarzy, jak to się stanie. Że ktoś na przykład od niej oberwie, jak wyjdą z danej sytuacji i walką z innymi osobami, które też posiadają różne moce. Dla mnie to tak się super ogląda. Jeszcze opening jest przecudowny. Opening śpiewa ten sam koleś, nie pamiętam go, przepraszam, który śpiewał ending do mojej gwiazdy Oshinoko i który śpiewał opening do, pierwszy opening do Dororo i Hikimaru. Ja uwielbiam jego głos. Nie pamiętam jego imienia, ksywki, nieważne, ale uwielbiam jego głos, od razu poznałam, że on to śpiewa. I seria mega dobrze wygląda. Naprawdę, no, David Production tutaj cudeńko stworzyło. Tak mi się podoba, tak mi się to dobrze ogląda. Także jak dla mnie jedna z najprzyjemniejszych serii tego sezonu i ja również wam ją bardzo, bardzo polecam. Nawet myślę, że ją dam tutaj, o. Niech będzie takie honorowe A. Także cóż, to była moja lista. 20 tytułów. Tak jak mówiłam, jeszcze chciałabym obejrzeć Tatenojusza. I chyba coś jeszcze z tego sezonu chciałabym obejrzeć. Nie wiem, czy nie Eminencję w cieniu, drugi sezon. I coś jeszcze było. Aha, i te 100 dziewczyn, które bardzo, 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 bardzo mnie kochają. Ale jakoś tak nie mogę się przełamać, żeby to zacząć. Także dajcie znać, co według was zasługuje na S, co wy polecacie z tego sezonu, albo co odradzacie. Także cóż, to było tyle. Zapraszam was na mojego Discorda, jeżeli chcecie pogadać o mangach, anime, zobaczyć też moje zakupy na bieżąco, tak samo na Instagrama i oczywiście na Mala i na Anilista, jeżeli chcecie być na bieżąco z tym, co oglądam, jak oceniam i wszystko. Także cóż, to było tyle. Trzymajcie się i pa, pa!